Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku w ten ładny dzień. Dzisiaj zajmiemy się tym sprzętem, mianowicie wyregulujemy w nim zawory. Zaczniemy od usuwania brudu, błotka, bo się tu troszeczkę tego wszystkiego nazbierało. Niestety tak jest, jak się jeździ, a nie mam czym umyć teraz, tak Wam szczerze powiem. Dlatego nie jest umyty przed taką robotą. No i dobra. Powiedzmy, że wszystko w miarę wyczyszczone. Od góry, na dole, żeby nic tutaj nie wleciało. Z drugiej też wyczyszczone wszystko w miarę, powiedzmy. Tutaj nie powinno już nic lecieć. Nie powinno mi tutaj nic do środka wlecieć. Trzeba będzie ściągnąć ten dekielek boczny. Zaraz Wam pokażę. Najlepiej jak u Was by było jeszcze można było ściągnąć ten dekielek. Najlepiej mieć ten i ten dekielek ściągnięty. W zależności od głowicy może się dekielek różnić, ale on przykrywa Wam tutaj kółko od wałka rozrządu. Ewentualnie ściągnę, jeszcze może sprawdzę, bo odkąd ten silnik mam, nie sprawdzałem jak jest rozrząd ustawiony. To ewentualnie to jeszcze sprawdzę, czy czasem coś tam nie przeskoczyło, ale wątpię. Odkręcę te dekielki to już poza odcineczkiem i zaraz Wam tu pokażę, jak to będzie wszystko wyglądać, jak ustawić na znakach. Wszystko podkręcane. Mogłem Wam tak szczerze włączyć nagrywanie i pokazać, bo mimo tego, że kapselki przykręciłem dość lekko, to i tak te śrubki jakimś cudem się dość mocno dociągnęły, jakby można powiedzieć. Imbusa. Dość mocno się one dociągnęły, więc jak ktoś ma silnik pokroju K170, tak jak ja mam, naprawdę uważajcie na te śrubki imbusowe, bo jak dowalicie je za mocno, potem może być problem z odkręceniem. Jeszcze najlepsze jest to, że one są tak jakby schowane tutaj w dekielku i je nawet czymś chycić czy coś będzie ciężko. No to jest taki minus tych silników i tej głowicy. Mimo że głowica jest naprawdę, ja Wam powiem, że głowica jest bardzo dobra. Jest idealnie dopracowana. W porównaniu z tą głowicą KLX to tamte głowice do tej to się chowają po prostu. To jest naprawdę, naprawdę kozacka głowica. Jakość odlewu i kanałów i tego wszystkiego jest o wiele lepsza. No, jak na razie nic mi się tu nie urywa, nic nie pęka, nic nie szczela. Jak to wszyscy narzekają na te wszystkie wady tych silników. Cóż. No dobra, podkręcałem dekielek dolny, dekielek górny. Pamiętajcie, że w każdym jednym silniku, jak będziecie odkręcać dekielek dolny, podłóżcie sobie jakieś coś na olej, bo na pewno Wam się troszeczkę oleju poleje, bo nie jest w stanie wszystko spłynąć do silnika z powrotem. Zawsze coś tam minimalnie zostaje, więc zawsze sobie podłóżcie coś przy tym dekielku od zaworu wydechowego, bo na pewno coś się poleje. Olej nie jest taki znowu masakryczny, chociaż tutaj jest trochę brudno, ale nie ma żadnych opiłków. Jest taki olej jakiejś dziwnej trochę konsystencji.
na tym zaworze ogólnie ten cały syf się odłożył, bo to najniższy punkt i ja to zaraz i tak wyczyszczę przed założeniem. Olej jest jeszcze w miarę czysty, ale i tak będę wnet go musiał wymienić. Najważniejsze, tak samo do tych imbusów, używajcie uczciwego klucza. Naprawdę, ja miałem troszeczkę wyrobioną tu końcóweczkę i skróciłem sobie tego imbusa, nie? Po prostu uciąłem tu końcówki kawałek, żeby był na pewno dobry, zanim zacząłem odkręcać tutaj śrubki tutaj boczne przy tym dekielku od rozrządu, jak i te, co są dekielki od zaworów. Zapomniałem, że tutaj nie ma uszczelki, tylko jest o-ring. Jest też bardzo dobre rozwiązanie. Wiedzą, że tutaj się często zagląda, więc dali o-ringi. To też jest taki plusik. Teraz musimy tym znaczkiem tutaj, tym kółeczkiem wycyrklować. Tutaj w pokrywie jest taki, jakby można powiedzieć, taki, no, takie nadlane jest, nie? Musimy tym kółeczkiem nacelować tutaj na to nadlane, jak i w każdym praktycznie pitbike'u jest ta sama zasada. Damy to tutaj wyżej, żeby dało się tutaj cokolwiek widzieć. Tak samo tutaj macie takie wycięcie w tym miejscu i znaczek T na magnecie, czyli top. Kręcimy. Ojej, ta kompresja. Szkoda, że nie ma dekompresatora przy tych silnikach. Jak ktoś wam mówi, że tu jest dekompresator, to nawet go nie słuchajcie. Tu nie ma żadnego dekompresatora. O, i tu mamy znaczek top. Ustawiamy te top. Powiedzmy, żeby się tu pokrywało z tym wycięciem. Mam nadzieję, że to widzicie. Znaczek T z wycięciem. Na tym akurat nie ma magnecie, ale jest jeszcze nacięcie i znaczek F. Ten znaczek F to jest do ustawienia zapłonu, więc tamto was nie interesuje. Was interesuje tylko i wyłącznie znaczek T i akurat w tym pitbike'u trzeba ustawiać do tego wycięcia. Tam mamy ustawione do wycięcia. Chociaż nie mam tak ustawione idealnie. Ale tak wygląda, jakby o jeden ząbek. Nie no. O jeden ząbek to będzie za dużo. Na wydechowym jest, znaczy na ssącym jest ciasno. Może jak się rozgrzeje, to może nie domykać zaworu. Bo na zimnym pali od strzała, ale jak się rozgrzeje, to nie chce chodzić. Mi się wydaje, że zawór ssący, dlatego mi cika wgaźnik, cikało. Bo jest strasznie, strasznie ciasno. Strasznie ciasno jest na ssącym. I obstawiam właśnie tak, że jak się rozgrzał pit, no to był problem taki, że cikało mi wgaźnik. No dobra, ściągam napinacz. Co do kwestii napinacza, ta śrubka od góry jest aluminiowa i może się tak zdarzyć wam, że ona się potrafi upierdzielić, za przeproszeniem, ta śrubka. I wtedy macie problem. Mianowicie, jaki możecie mieć problem? Z dostaniem tej samej śrubki. I od czego ta śrubka pasuje, ta? Mianowicie brat, co miał kiedyś od Pitbike Raidera 170 kupioną, on on upierdzielił taką śrubkę, po prostu ten cały gwint się oderwał. Jak zobaczycie, tutaj w środku ona jest tak jakby pusta, no i ten element z gwintem potrafi się po prostu oderwać od tej śrubki. I zostawiam wam ten szpień z górą po prostu. Przy dokręcaniu, jak za mocno dokręcicie, mogą być takie potem cyrki. Od czego ta śrubka pasuje? Mianowicie nie musicie kupywać typowo od np. 170, 160 czy 150 pitbike'a. Nie wiem, czy jest do śrubka taka do dostania, pewnie jest. Ale możecie załatwiać sobie na przykład cały napinacz od kłada, znaczy od kłada, od skutera 110, od skutera 50 Chińczyka, G6 silnika. Napinacz jest inny, ale śrubka jest taka sama. Tego wam nikt w żadnych poradnikach, na przykład jak ja tutaj mam z ustawienia rozrządu w silniku, nie powie tego. Potrafią wam się, zaraz wam pokażę. Bo tu mam trochę tych części z tych silników. Zaraz, jeszcze chwilkę. Niestety musicie chwileczkę poczekać. Zaraz wam przyniosę napinacz od silnika G6 i wam udowodnię, że to pasuje. Żebyście widzieli. I zaraz wam pokażę jeszcze jedną rzecz, która pasuje.
i które się może wam przydać. Więc poczekajcie chwileczkę. O kurde, moje plecki, ała! Tu mamy jeden napinacz od silnika Kayo 170, a tu mamy napinacz od silnika GY6 skuterka chińskiego w czterosuwie. I tu mamy tą śrubeczkę, o której wam mówię. Odkręcimy ją. Czym się ta śrubka różni? Ona się tylko różni tym, że w środku nie ma tego takiego czpienia. Ale, żeby nie było, odkręcimy drugą śrubkę. Jedna śrubka, druga śrubka, jedna i druga śrubka. Ta jest z czpieniem, ta jest bez czpienia, tylko tym się różnią. A czy pasuje? Zaraz zobaczymy. Sprężynka pasuje. Czy się nakręci? Bez żadnego ale... Oj, chyba z kadru uciekłem. Bez żadnego ale się nakręca, więc... Jak mówiłem, że pasuje, no to pasuje. Jeszcze sprawdzimy sprężynki, jak już jesteśmy na tym etapie. Jedna i druga. Sprężynki te same, więc sprężynki też pasują. Więc jak macie jakieś części od skuterów, to napinacze nie wyrzucajcie, przynajmniej tej śrubki, jak macie pitbike'a takiego 150 w górę na silniku KLX. Jeszcze jednego pasuje od skuterka i co warto mieć w do silnika, już każdego silnika pitbike'a od 80 w górę. Warto sobie po skuterach zostawiać coś takiego. Ale głównie chodzi o nakrętkę i śrubkę do regulacji zaworów. Ale dlaczego? Pomyślcie, dlaczego ze skutera mam sobie to zostawiać? A zostawiajcie sobie to właśnie dlatego, że ta śrubka ma tak ogólnie wszystkie praktycznie Chińczyki i Chińczyko-podobne i nawet niektóre markowe mają taki sam gwint, skok gwintu, długość i to wszystko, co w Chińczyku, skuterze 50. Więc ja takie części zbieram, bo jak przeciągnę sobie za mocno, skontruję za mocno nakrętkę, to nie przeważnie nie uszkadza się konik. Konik nie przeważnie się uszkadza, a uszkadza się ta śrubka. I potem jest naprawdę ciężko wyregulować, jak przeciągniecie za mocno gwint, jest ciężko potem wyregulować zawory. Jak macie to wszystko w idealnym stanie, to nawet nie musicie kontrować potem, nie przytrzymywać tutaj tego dziadostwa od góry, tej śrubki, żeby skontrować i się wam to nie przekręciło. Możecie to spokojnie od jakiegoś skutera 50 przeswapować do waszego silnika. I wcale nie będzie gorszej jakości. Ja się rozgaduję, zdradzam wam moje tajne techniki, jak zaoszczędzić, jak to po kosztach wszystko ponaprawiać. Słuchajcie pana MRF-a, on dobrze gada. Chciałem wam pomóc, nie? No bo niektórzy już nieraz na grupie na Facebooku, na którą was zapraszam, link na dole w opisie pod filmem, tam możecie się sporo o pitach dowiedzieć, zadać pytania, oczywiście nie głupie, jak dołączycie do grupy, bardzo zachęcam do przeczytania regulaminu, bo dużo postów jest nieakceptowanych, bo ludzie nie czytają regulaminu, no a regulamin to regulamin, nie? Sporo właśnie było takich pytań, gdzie takie części dostać, na przykład o śrubeczkę tutaj było rzadko, ale zdarzało się, że były pytania a propos tej śrubki do napinacza od rozrządu, prywatnie mi osoby pisały, gdzie to dostać, albo śrubki ogólnie do regulacji zaworów, tak samo z tym niektórzy mieli problemy. No dobra, tak może być. Jak cofnąć napinacz w 170, mianowicie trzeba nacisnąć tutaj taki cycek, o, ten cycek trzeba nacisnąć, cyk, i wcisnąć do końca. Oczywiście musi być śrubka odkręcona, i bo inaczej nic z tego nie będzie. I oczywiście te śrubki nie dokręcamy tak samo, jak nie wiadomo jak mocno, bo jest o-ring. Więc na pewno się nam to nie odkręci. Szczuciem wszystko. Chyba że chcemy mieć potem problem z odkręceniem.
elegancko. Ja tego mocniej nie dokręcam. Nie mam zamiaru potem mieć problem, że śrubki są. Że śrubki się nie chcą skręcić. Dobra, jak tu mamy już gotowe, wiem, że mogę się sugerować tutaj znaczkiem T, że kółeczko jest wszystko tutaj idealnie. Sprawdziłem sobie ustawienie rozrządu, jest w idealnym stanie. No to teraz zostanie nam tylko ustawienie zaworów i tyle. No, mam nadzieję, że to pomoże i będzie to palić teraz uczciwie. Więc chwilka przerwy, idę po szczelinomierz i ustawiamy zawory. No teraz będzie wam to ciężko pokazać, to ustawienie całych zaworów, bo jest tu mało miejsca. Ale no cóż, no zobaczycie tam, co zobaczycie. Teraz będzie fala krytyki kolejna w moim kierunku, ponieważ ustawię zawory tak jak w każdym Chińczyku, ustawiam 0,10 sący, 0,15 wydechowy. Niektórzy tam mówią, że powinno się ustawiać tam 0,10, 0,10 albo 0,7, 0,10, jakieś tam różne kombinacje. No powiem wam tak, zawór wydechowy musi mieć zawsze trochę więcej. No ale dlaczego, ktoś się zastanowi, dlaczego ma troszeczkę więcej ten zawór wydechowy w porównaniu do sącego? Na przykład o te 5 setek. Ma dlatego więcej, ponieważ jak się ten zawór rozgrzeje, ta przerwa się zmniejsza. A zawór sący jest cały czas chłodzony przez świeże paliwo i powietrze, więc on się tak nie nagrzewa jak zawór wydechowy, nie? No i dlatego ten zawór wydechowy musi mieć troszeczkę większą przerwę, bo jak się silnik rozgrzeje do normalnej pracy, normalnej temperatury pracy, to ta przerwa, powiedzmy, według producenta, co tam jest wyliczone, to się zrównuje i wtedy jak jest rozgrzany silnik, to tu macie 0,10 i 0,10, nie? Na jednym i na drugim zaworze. W teorii oczywiście mówię, nie? No dobra. Wkładam blaszkę. Oczywiście ja ustawiam wszystko na ciasno. Mam te niby 0,10, 0,15, ale na ciasno. Z takim oporem, można powiedzieć. Tutaj dużo nie będę mówił, bo to już będzie musiał każdy sobie potestować, popróbować. I mam ustawiony zawór sący, bez jakiegoś tam trzymania kombinerkami czy czymś. Po prostu skontrowałem. Szybka akcja, bo śrubka nie jest poprzeciągana. I tak samo tą śrubkę też wam powiem, żeby nie wiadomo jak mocno nie dowalać, ale też jest ważne, żebyście jej za lekko znowu nie dokręcili, bo jak wam się odkręci ta śrubka, no to może być problem. Feedback Riderowi się tak kiedyś stało. Ale to on by się musiał wypowiedzieć, jakie były objawy, co tam się działo z jego pitem. Teraz dolny zawór, tu już jest gorzej mi cylnąć. O, tu jest ciasne jak nie wiem co. Teoretycznie ja tutaj zaworu tak nie przestawiałem chyba nawet w ogóle, tak szczerze wam powiem. Nawet nie pamiętam, czy ustawiałem tu zawory jakieś, czy nie, przy tym silniku. Teraz nie zakładamy dekielków, tylko przekręcamy jeden albo dwa obroty silnikiem. Dobra. I sprawdzamy jeszcze raz. Czy się coś pozmieniało czasem. Tu jest ok. I tu jest ok. No i dobra. Tyle. Zakładamy dekielki i będziemy próbować palić. Jak obojętnie jak założycie, czy w jedną stronę, czy w drugą. Wybieramy dwie najlepsze śrubki, jakie mam. No czemu dwie najlepsze wybierasz? No wybieram dwie najlepsze tylko i wyłącznie dlatego. Bo tu jest mniej miejsca. Jakby mi się śrubki obrobiły, to jest mniej miejsca od góry, żeby potem jakiegoś bita nabić albo coś. Dlatego najlepsze śrubki założę od góry. A gorsze od dołu. Bo tutaj będzie łatwiej gdzieś jakimś
przecinakiem albo czymś walnąć. Oczywiście śrubki tak samo trzeba dokręcać z głową. Pierw trochę jedną, potem trochę drugą. Tak, żeby to wszystko równo siadło. I najważniejsze, żeby Wam żadne błoto ani nic pod spód nie podeszło, żebyście nie mieli wycieków. Bo potem mogą być cyrki takie jak ja miałem, że się olej zapali, jak kapnie Wam na dybę. Ta uszczelka nie jest taka ważna, ale jak ją macie, to lepiej założyć. Zawsze to ograniczy tam. Ograniczy Wam to dostawanie się wody tutaj do statora. Od dołu i tak jest tam spływ, że jak się Wam coś dostanie, to Wam spłynie, więc tym tutaj na dole, o tutaj tu macie wycięcie i tak w tym rekielku, więc zawsze coś tam wody może Wam się dostać do tego, no ale to lepiej tą uszczelkę mieć. Chociaż ona nie jest, jak kupujecie sobie komplet uszczelek, to nie wiem czemu nie dają tej w ogóle uszczelki. Trochę mnie to tak zastanawia. I teraz kwestia przykręcenia tego dekielka, dekla bocznego. Mianowicie dużo osób ma z tym problemy i potem przeciąga śruby. Mamy śruby w moim przypadku jest dwa rozmiary. Jest długa i dwie krótsze, ale 140 RC, jak dobrze pamiętam, to były trzy rozmiary. Była długa, potem taka średnia i najkrótsza. Najkrótsza śruba przychodzi tu, w tym miejscu. Potem średnia przychodzi tu, a najdłuższa śruba przychodzi tutaj pod lewarkiem. Tak, ja to muszę teraz ściągnąć w uszczelkę, bo coś mi tutaj nie chce się siąść. No dobra. Tego też nie dowalamy, nie wiadomo jak mocno. Jest to po prostu niepotrzebne nawet, tak Wam powiem szczerze. Wężyka trzeba puścić. Jeszcze raz Wam przypominam, żeby jak ktoś zakłada ten dekiel boczny, kolejność wielkości śrub. Najkrótsza przychodzi w tym miejscu. Potem średniej długości przychodzi w tym miejscu. Najdłuższa przychodzi tutaj na dole. Żebyście wiedzieli, nie pomylili sobie, bo potem jak założycie na przykład tą krótszą, co miała być tu w tym miejscu i dociągniecie trochę mocniej, to zerwiecie gwint. No. Teoretycznie ta najdłuższa się wkręci we wszystkie miejsca, no ale nie wiem czemu oni tak to zrobili. Tak szczerze Wam powiem, nie jestem w stanie powiedzieć. Po prostu chyba Chińczyk za dużo sake wypił, jak to projektował. Dobra, tyle. Próbujemy jeszcze odpalać. Jak je odpali, ewentualnie będziemy czyścić gaźnik, ale to już w kolejnym odcinku i ewentualnie zajmiemy się jeszcze cewką. I teraz przypominam, no jak chcecie kolejny jakiś filmik z poradnika speedbike'ów, 1000 łapeczek pod filmem musi być. Wtedy będę nagrywał kolejny poradnik jakiś, wiem, to dużo, ale wierzcie mi, jest 2000 osób z kanału, tak ogląda mniej więcej na bieżąco, więc 1000 łapek nie powinno być problemem wbić dla Was. Wierzę w moich widzów, bardzo w Was wierzę. Ja się naprawdę staram, nie chcę sępić, no ale żeby ten kanał jakoś ruszył, no to też pasuje, żebyście Wy coś od siebie do tego dołożyli, naszego wspólnego dzieła. Chcecie poradniki, no to musicie się też do tego przyłożyć, tak Wam powiem. To wtedy nie ma problemu, będę nagrywał więcej, bo wiem, że Wam na tym zależy, na tym, co ja robię, a nie, że nagrywam to dla dwóch osób. Chociaż to też jest bardzo dobre, no bo choćby nawet dwóm osobom ja bym pomógł, no to też bardzo się ucieszę, no ale muszę poświęcić czas, no, którego no nie mam. Ten cały rok mam taki cały zrąbany, tak Wam powiem szczerze. Dużo planów, a nie ma kiedy co, jak wszystko porobić. Tak Wam powiem. Dobra, tyle. O kurde. Będzie się lało paliwo, czy nie? Jak? Na razie? Nic? Oj. Widział?
chleje się paliwo. Dobra, to nie przeszkadza w niczym. Bo co się pływak zawiesił. Dobra, dajemy mu sanie. Otworzymy parę razy przez spicę. Paliwo naszym. Bez dodawania gazu spróbujemy. Dalej coś szczera wyraźnik. Damy bez sania. Coś jest dalej nie tak. Już nie wiem z czym. Prawdopodobnie go przylało, bo odpaliłem bez sania i zapaliło od drugiego strzała. Ale dalej jest coś nie tak, bo tak trochę nierówno chodzi. Tak wam powiem. Chodzi trochę nierówno. Jak na moje ucho. Jak na moje ucho chodzi trochę nierówno. Będziemy grzebać dalej. Aha, otworzymy paliwo. I się dalej leje. Skorzystamy z mojej techniki. Jak widać, nie leje się. Czyli no, nie zawsze trzeba rozbierać gaśnik. Tym tutaj akurat mieliście żywy przykład. Chodzi no. Chodzi, pali, jeździ. Ale nie ma nikogo chętnego na tego pita. Wszyscy by chcieli, ale najlepiej za darmo. Jak mam sprzedać poniżej 6? Poniżej 6 nigdy w życiu go nie oddam. Wolę go zajechać niż oddać go poniżej 6 kafli. Poniżej 6000 nie sprzedam, nigdy w życiu. Od razu mówię. Jedne z ostatnich RCU na rynku. Całkowicie zapominam o jakimś problemie z tym hamulcem tylnym, ale widzę, że mi się klocki trochę przytarły. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Jest moc! 170 ultimate!
przelewa go. Przelewa go gdzieś. Albo... Bo jak przygazowałem odpuścił, to go przelało. Dobra, nie hałasujemy dzisiaj już, ale przylewa go coś. Przylewa albo ma problem gdzieś z iskrą albo z czymś, ale to jak mówiłem wam już kiedyś w odcinku, wymienimy tutaj ceweczkę i fajkę na jakąś inną ewentualnie, bo jest, no ja na ucho słyszę, może wy tego nie słyszycie, ale ja słyszę, że nierówno chodzi. Po prostu jak przygazuję, odpuszczę i przygazuję jeszcze raz, to ma takiego laga jakby, takie przydławienie, nie? Jest takie przydławienie. I przydałaby mi się też wata do wydechu. Tak wam szczerze powiem. Powiecie, dlaczego? Po co ci wata do wydechu? Poparzysz sobie nogę albo coś? Nie. Wata do wydechu mi jest potrzebna tylko i wyłącznie dlatego, żeby ograniczyć wydobywające się ciepło odtąd. Przynajmniej dotąd. Odtąd, dotąd. Dlaczego? Bo bardzo ciepłe powietrze z wydechu będzie mi podgrzewać tutaj w okolicach filtra gąbkowego. Będzie silnik zaciągał ciepłe powietrze. No i przez to niestety, ale nie ukrywajmy, PIT może mieć trochę mniej mocy. No nie ukrywajmy, no może mieć trochę mniej mocy przez to, że będzie zaciągał nam gorące powietrze. Dlatego na Airboxie trochę lepiej to tak jeździło, tak wam szczerze powiem, na jak się rozgrzał PIT, nie? Mimo że tam zdławiało go troszeczkę, trochę go tam zdławiało przez to, że trochę mniej powietrza dostawał PIT, ale za to miał więcej mocy, bo zaciągał powietrze aż stąd tutaj, aż z tego boczku, czyli całkowicie po przeciwnej stronie PIT-a, jak jest wydech. No i gaźnik oczywiście spróbujemy przeczyścić jeszcze, tak jak mówiłem, no bijecie te 1000 łapek w górę, będziemy grzebać w następnym odcinku. Jak będzie ten 1000, to dopiero zacznę nagrywać kolejny odcinek, nie że od razu wrzucę wam odcinek, tylko zacznę nagrywać, chyba że nagram go wcześniej. Będzie 1000 łapeczek, no to będę nagrywał kolejny odcinek dla was speedbike'a i będzie tutaj co nieco o przerabianiu tego zapłonu, jakąś mocniejszą cewkę walniemy tutaj, może od jakiegoś auta, nie wiem, jeszcze pomyślę, lepsze kable zapłonowe, fajkę tu na razie chyba zwykłą, ale może się uda jakoś silikonową, nie wiem, zobaczymy, będziemy kombinować za niedługo ewentualnie. Nie będę niepotrzebnie przedłużał ten odcinek, marnował wasz czas cenny. Wasz cenny czas. Tyle. Koniec. Więc do następnego. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej.